Witajcie w piątkowym odcinku Na Poboczu, a dzisiaj w programie. CEO Volkswagena Martin Winterkorn rezygnuje ze swojego stanowiska w związku z aferą Dieselgate, najbliższe plany modelowe Bentleya, Subaru Forester czeka facelifting, prawdopodobna wizualizacja kolejnej generacji Opla Insigni, więcej informacji dotyczących nowego Opla Astra OPC, na koniec przyłapano Maserati Levante, Mercedesa CLA i CLA Shooting Brake, Ferrari F12 Speciale oraz Suzuki IM4. Dziś dodatkowo czas na mistrza tuningu, zatem 3, 2, 1, zaczynamy! CEO Volkswagena Martin Winterkorn rezygnuje ze swojego stanowiska w związku z aferą Dieselgate. Chodzi o oszustwo koncernu Volkswagena w sprawie silników wysokoprężnych na rynku USA. Ze strony amerykańskiej agencji ochrony środowiska EPA pojawiło się oskarżenie o przekłamaniach w związku z wartościami pojawiającymi się w komputerach pokładowych. Specjalne oprogramowanie wykrywało moment, w którym wykonywane były testy spalania bądź emisji szkodliwych związków do atmosfery i wtedy podawało czystszą mieszankę. Sprawa dotyczy 500 tysięcy samochodów sprzedanych w USA, ale Volkswagen przyznał, że problem dotyczyć może 11 milionów egzemplarzy na całym świecie. Oczywiście od razu posypały się kary, a strach zajrzał w oczy wielkiego koncernu Volkswagena, który niedawno sprzedażą wyprzedził koncern Toyoty i stał się największym motoryzacyjnym producentem na świecie. W związku z tym pojawia się wiele plotek dotyczących skali tej afery, która medialnie została rozdmuchana tak bardzo, że w zasadzie jest już większa od, myślę sobie, ważniejszych afer, które dotyczyły na przykład General Motors czy też Toyoty. Przypomnę, że Toyota miała problem z wadliwym pedałem, który pojawiał się w samochodach sprzedawanych właśnie na rynku amerykańskim, a General Motors miało poważny problem z wadliwą stacyjką. Na dodatek dziwi też ogrom nałożonej kary, 11 miliardów dolarów, naprawdę aż 11 miliardów dolarów w porównaniu do kar, które zostały nałożone właśnie na General Motors czy Toyotę. I te kary były naprawdę małe, na przykład 32 miliony dolarów, tak? W skali takiego koncernu to nie jest duża kwota. No i oczywiście, jeżeli Martin Winterkorn odszedł, to musi ktoś pojawić się na jego miejsce. I na jego miejsce koncern WAG wybrał Matthiasa Millera, który jest obecnym szefem, obecnym CEO Porsche. Bentley po zaprezentowaniu we Frankfurcie swojego pierwszego SUV-a Bentaygi planuje nie zwalniać tempa. Jak donosi Automobil Magazine, Bentley na zbliżających się marcowych targach w Genewie zaprezentuje odświeżoną wersję modelu Mulsanne. To nieoficjalna informacja, natomiast najprawdopodobniej auto będzie posiadać odświeżony przedni pas z szerszą atrapą chłodnicy oraz zmodyfikowane reflektory. Kilka miesięcy później będziemy mogli się spodziewać Bentleya Mulsanne Grand Convertible, który zadebiutuje najprawdopodobniej na targach w Los Angeles, a do sprzedaży trafi w 2017 roku. Najwyraźniej luksusowej brytyjskiej marce podobał się ruch Rolls-Royce'a, który jest inną brytyjską luksusową marką, który po prostu zaprezentował we Frankfurcie Dawna. Najwidoczniej był to dobry pomysł. W 2017 roku również można spodziewać się nowej generacji Continentala GT, który zbudowany będzie na platformie MSB, a pod jego maską znajdzie się silnik benzynowy Twin Turbo 4 bądź 6-litrowy W12. Auto, które widzieliśmy na ostatnich targach w Genewie o kodowej nazwie EXP10 Speed 6, nie otrzymało jeszcze zielonego światła, ale może się to stać w 2019 roku. Subaru Forester czeka delikatny facelifting, tak przynajmniej wynika z wizualizacji, które obiegły światło dzienne. Wizualne zmiany dotyczą zmodyfikowanych przednich reflektorów, które otrzymają dodatki w postaci diod LED. Zmianie ulegnie również reszta przedniego pasa, zostaje zaaplikowany nowy przedni zderzak oraz nowy dyfuzor. Auto pojawi się w sprzedaży oczywiście również w turbodoładowanej wersji XT, która oprócz silnika charakteryzować się będzie również bardziej sportowym wyglądem z agresywnymi zderzakami, chromowanymi obudowami lamp przeciwdzielnych, zmodyfikowanymi tylnymi lampami oraz nowymi aluminiowymi felgami. Wewnątrz kokpitu oprócz nowych wstawek pojawią się przestylizowane zegary oraz trójramienna kierownica. Na temat odświeżonej gamy silnikowej nic nie wiadomo. W poprzednim Na Poboczu prezentowałem zdjęcia przyłapanego prototypu nowego Opla Insigni. Dziś mam dla Was wizualizację. Oficjalny debiut nowego modelu Opla nastąpi najprawdopodobniej w przyszłym roku na targach motoryzacyjnych w Genewie. Przez 7 lat produkcji pierwszej generacji auto zdążyło się już zestarzeć, a po wymianie modeli w gamie zdecydowanie odstaje od reszty. Jak widać, Opel Insignia będzie charakteryzował się ostrzejszymi w porównaniu do poprzednika liniami. Auto nabierze charakteru. Oczywiście główny projektant Opla twierdzi, że auto to wygląda niesamowicie i będzie jednym z najpiękniejszych samochodów na rynku, gdyż stylistyczne wpływy czerpie z konceptu Monza. Natomiast na te słowa należy oczywiście wziąć pewną poprawkę, ponieważ każdy sprzedawca będzie jak najbardziej zachwalał swój towar i będzie mówił, że ten towar jest najlepszy, mimo że jest ich też sporo na rynku. Kolejny krótki news również dotyczy Opla, a tym razem Opla Astry OPC. Sportowy wariant Astry będzie posiadać pod maską turbodoładowany 1,6-litrowy silnik zamiast poprzedniego turbodoładowanego 2-litrowego. Astra OPC być może zostanie zaprezentowana w 2017 roku, a jej moc będzie wnosić około 280 koni mechanicznych. Model będzie lżejszy od regularnego modelu i w ten sposób marka będzie mogła uniknąć większych modyfikacji zawieszenia. I teraz to przyłapano.
Na sam początek Maserati Levante, które po raz pierwszy wyjechało na ulicę ze swoim własnym nadwoziem. Do tej pory był to totalny paskudny dziwoląg. Auto posiada bardzo mocny kamuflaż, ale jesteśmy w stanie dostrzec charakterystyczne rysy crossoverów. Auto posiada nowoczesne reflektory, duży przedni grill oraz relatywnie niskie nadwozie. Maserati Levante zadebiutuje na targach w Genewie w 2016 roku. Najprawdopodobniej pod jego maską znajdą się silniki V6 350 i 425 koni, V8 560 koni oraz diesel 250, 275 i 340 koni mechanicznych. CEO Maserati Harald Wester poinformował również o planach dotyczących wprowadzenia wersji plug-in hybrid. Mercedes-Benz niedawno zaprezentował odświeżoną A oraz B-klasę. Teraz przyszedł czas na Cela i Cela Shooting Brake. Auta otrzymały zmodyfikowane zderzaki oraz przestylizowane światła przednie i tylne. Podwójne końcówki wydechu zostały zintegrowane z tylnym zderzakiem. Nie wiadomo na razie za dużo na temat ewentualnych technicznych modyfikacji. Następnym przełapanym jest Ferrari F12 Speciale, które jest bohaterem szpiegowskiego filmiku z Maranello. Na filmie widać jeżdżące Ferrari F12 Berlinetta w specjalnej edycji Speciale bądź GTO. Wiele osób twierdzi, że auto mogłoby debiutować na marcowych targach w Genewie. Całe nadwozie stało się bardziej aerodynamiczne, zmalała również masa samochodu aż o 200 kg. To tak dużo, że aż trudno wyobrazić sobie takie odchudzenie. Inżynierowie Ferrari również pracują nad silnikiem V12 z 6,3 litra o mocy 760 koni mechanicznych. Auto miałoby przyspieszać do setki w mniej niż 3 sekundy. Na koniec przyłapano produkcyjny model Suzuki IM4. Auto testowano na terenie Niemiec. Pomimo skrzętnego kamuflażu widać, że samochód niewiele różni się od prezentowanego w Genewie konceptu. To w zasadzie nie dziwi, gdyż pokazane we Frankfurcie Baleno również niewiele różniło się od poprzednio pokazanego konceptu. Auto otrzyma nowoczesne reflektory, zmodyfikowane lusterko oraz mniejsze aluminiowe felgi. Gama silnikowa nie jest jeszcze znana, natomiast najprawdopodobniej będzie zawierać litrowy turbodoładowany silnik benzynowy oraz benzynowy DualJet o pojemności 1,2 litra. Standardowo samochód dostanie napęd na przednią oś, ale przewidywana jest opcja z napędem all-wheel drive. Na koniec mistrz Tumingu. Mistrze Tumingu. A dzisiaj nie odpowiadam na pytanie, tylko właśnie prezentujemy mistrza. No i właśnie tutaj mamy zdjęcie stuningowanego Opla Calibry. Jestem pod dużym wrażeniem, ponieważ rzeźbiarz najwidoczniej inspirował się Pontiaciem Trans Am z Nieustraszonego. Ciekaw jestem, czy ten samochód też potrafi mówić i też potrafi wypełniać jakieś poboczne zadania, czy potrafi pomagać bohaterowi głównemu bohaterowi filmu. Mam nadzieję, że tak, ponieważ tak wygląda. No ja naprawdę jestem pod wrażeniem. Podsyłajcie innych mistrzów Tumingu na moją skrzynkę mailową, a w tym momencie dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do oglądania kolejnego na poboczu w przyszłą środę. No i co? Do zobaczenia.